O, cały film przychodzi na tu właśnie tak. Takie walizce. I to jest film. On tu jest nagrany. Ten, tak. I ten film, ten, żadne odtworzenie go nie niszczy. I teraz my im zostawiamy te dyski, mogą robić tyle projekcji, ile chcą. Ja sobie tylko puknę i już pan widzi. Coś niesamowitego. A czy może pan na przykład robić głośniej, ciszej film? Tu. Tak, właśnie. Tak, a czy może pan robić jaśniej ekran i ciemniej? To żeśmy już tutaj dzisiaj robili, tutaj z panem profesorem. Ale to jest zakazane. Ale to jest generalnie zakazane. Bo to nie by można żeby tutaj nam trzeci operator się nie wyszedł. Tak, tak, jak w domu, że można sobie prześwietlić na to. Oczywiście. Tutaj nie, tutaj... To jest obrętowi technik tego przeciwustawiania. Gdybym miał więcej zdrowia i czasu, to bym do pana przyszedł, jak pan będzie puszczał. Poreżyserowałbym to. Dać mu pokrętło, to by sobie pokręcił. To jest czarodziej. Tak jest. On nie tutaj, że coś, tylko on tworzy klimat, nastrój, emocje widowni. To proszę tu poczekać chwileczkę, to wszystko zaraz ruszy. Autor scenariusza, reżyser filmu Salta. To jest obecny Kurt Weber. Autor, współtwórca. I bez niego ja nie mogę nawet pokazywać. I co? I co tak wyczyszczacie? Ślipia na mnie. Kręcenie filmu jest wielkim przeżyciem. Zostaje ten film potem uznany za klasyka, z miejsca pojawiają się problemy. Dlatego, że klasykę chce się zachować dla następnych pokoleń, dla skarbca, powiedzmy, kultury narodowej, a film na nośniku fotochemicznym nie jest taki trwały. Wprowadzono całą technologię cyfryzacji, która daje nieobjęte możliwości. Ja jestem naprawdę zachwycony, jeżeli chodzi o jakość obrazu cyfrowego w porównaniu z taśmą filmową, którą powiedzmy 40 lat temu puszczałem ten film. W tej chwili także i dźwięk jest genialnie zrobiony. Ciekawy proces, to cyfrowanie. Filmów robi coś takiego, że te filmy będą chyba na zawsze. Pamiętajcie, że jeszcze 30 lat temu cały czas czytaliśmy badania w gazetach, że w archiwum te negatywy, że się rozpadają, że filmy przepadną i niektóre przepadały. Wygląda jakby właściwie przed chwilą zakończono zdjęcia do tego filmu, tak wspaniale jest to zrobione. Film jest świetny, no świetny. Ja się zastanawiałam, właśnie rozmawialiśmy, czy co było pierwsze, 8,5, czy Salto Konwickiego. Film, którego proweniencja jest w jakichś naszych polskich kompleksach, prawda, w polskim doświadczeniu historycznym. Jest to metafora właściwie na wszystkie nasze urazy. Człowiek współczesny spada we wszystkich kierunkach równocześnie. To jest film, zacznijmy od tego, że to jest film nie do końca rozbrojony. Coś tam jest tajemniczego, co jest niewytłumaczalne do końca. Może to się wiąże z tym niesamowitym tańcem, który był wspólnym pomysłem całej grupy realizatorów. Jedna z najlepszych w ogóle chyba scen w polskim kinie, ba, a może w ogóle w kinie światowym. Ma niesamowitą siłę, ale też jak sobie to Salto odświeżyłem, a jeszcze zobaczyłem odświeżone Salto, to okazało się, że ten film nic nie stracił ze swojej mocy i oczywiście można się zastanawiać, na ile to jest artyzm Tadeusza Konwickiego, a na ile jest to, że my się strasznie mało zmieniamy. Co ci będę mówił?
Kochany mój, słuchaj, ja jestem tak zachwycona tym filmem, że ty nie masz w ogóle nawet pojęcia. Jestem po prostu zauroczona. Nie wiem, zaraz znajdę go. Ja tego filmu nie pamiętam, także ja patrzyłem, słuchałem też, trochę zaskoczony w sumie. Naprawdę nie może pan nie przypomnieć? Nie. Chyba nie. To było kiedyś inaczej wszystko.